W piątek 29 kwietnia w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie burmistrz Dariusz Kucharski oraz wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w mieście punktu biura paszportowego. Dzierżoniowo od dłuższego czasu starał się o punkt paszportowy. Staramy się część tych oczekiwań spełniać, tym bardziej, że w tej chwili zainteresowanie paszportami jest bardzo duże. Dolnośląski Urząd Wojewódzki na bieżąco przyjmuje wnioski, natomiast każde wsparcie gminy też jest dla nas cenne. Poza tym zdajemy sobie sprawę, że takie zejście na szczebel gminy, powiatu dla mieszkańców takiego powiatu też jest atrakcyjne. Zamiast konieczności wyjazdu do Wrocławia bądź Wałbrzycha będzie można takie sprawy załatwiać na miejscu. W tym przypadku w Dzierżoniowie. Można powiedzieć, że udało się to, co nas męczyło, nurtowało i miałem wiele uwag i prośb mieszkańców, żebyśmy spróbowali stworzyć tutaj na naszym terenie punkt paszportowy. No dzisiaj finalizujemy to, podpisujemy z panem wojewodą porozumienie i tutaj tylko teraz sprawność i szybkość działania urzędników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i Urzędu Wojewódzkiego spowoduje to, że ten punkt powstanie za kilka tygodni, mam nadzieję. Uznaliśmy tutaj wspólnie, że jeżeli te usługi przyjdą bliżej do mieszkańców, czyli do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w naszym przypadku będzie znacznie szybciej i łatwiej. W tym porozumieniu taki wstępny jest zapis, że to będzie współfinansowane. Po pierwsze musimy uzyskać zgodę Rady Miejskiej, żeby to zadanie rządowe przejąć do realizacji w naszym mieście i taka zgoda w formie uchwały została podjęta w poniedziałek. No i dzisiaj mówię, porozumienie intencyjne, list intencyjny, natomiast już w kuluarach gabinetów od poniedziałku urzędnicy będą te kwestie rozstrzygać. Finansowanie będzie przez pana wojewodę w jakimś tam procentowym zakresie. Resztę my przyjęliśmy na siebie jako samorządowcy, bo to będzie w głównej części Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ale też mam deklarację koleżanek, kolegów z sąsiednich gmin, że też są gotowi współfinansować to nasze działanie. Już macie plany, w którym miejscu? Tak, to będzie na parterze w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, bądź w Biurze Obsługi Klienta, bądź tam, gdzie są wydawane dowody osobiste, ale to jeszcze szczegóły oczywiście będą w najbliższych dniach podopinane. Chcemy, żeby to było wygodne, czytelne, jasne, jak najlepsza dostępność dla wszystkich, więc nasze Biuro Obsługi Klienta spełnia te wszystkie wymogi formalne. Ja bym bardzo chciał, żeby ono zaczęło swoją działalność od 1 lipca, czyli w ciągu 2 miesięcy. Myślę, że jest to realne. No, mam takie sygnały, że w innych miastach naszego regionu już takie biura powstały, chociażby w Trzebnicy. Ostatnio informację mieliśmy, że Kłodzko-Ząbkowice przystępują też do tworzenia tego biura. Różne są doświadczenia, nawet do 6 miesięcy, ale my zrobimy wszystko, żeby ten okres skrócić maksymalnie. Jak mówię, te 2 miesiące wydają mi się takim okresem optymalnym.